Wojtek, co tam u Ciebie? Trenujesz? No trochę trenuję. Ostatnio mieliśmy tutaj z Jankiem trochę więcej roboty z racji tego, że otworzyliśmy niedawno sklep, ale myślę, że od nowego roku już na pełnej petardzie zacznie się mocny trening. A jak się czułeś po ostatniej walce, która miała miejsce dwa miesiące temu? No taki trochę dołek psychiczny, prawda? Jeżeli mieliście okazję oglądać tą walkę, no to widzieliście, że nie do końca poszła po mojej myśli. Pierwsza runda mocno dla mnie, a w drugiej nagle coś się stało, że wyłączył mi się prąd. No właśnie, co się stało w drugiej rundzie przegrane przez TKO? Może ty mi powiesz, co się stało, bo ja do końca nie wiem. No tak miało być zupełnie inaczej z racji tego, że byłem tam na przygotowaniach w KSW Lab pod okiem Michała Garnysa i on sam do tej pory zadaje sobie pytanie, co mogło się stać, bo generalnie ja nie wiem, bo tak nie miało być, prawda? W świetle naukowym wygląda to tak, że nawet nie przygotowując się do tej walki nie powinno być takiego czegoś, co miało miejsce. A kiedy wrócisz do MMA? Mówiłeś, że masz walczyć na początku roku. Wiadomo już coś? No właśnie nie, jeszcze nic nie wiadomo. Ja do końca roku postanowiłem doleczyć kolano, bo miałem tam kontuzję, zresztą walczyłem z kontuzją. Miałem trzaśnięte poboczne wiązadło i łąkotkę. I do końca roku postanowiłem sobie, że wyleczę to kolano i później, nie wiem, po nowym roku wezmę propozycję jakiejś walki i wtedy będę wiedział coś więcej. A co myślisz o tego typu takich galach jak ta KSW Fight Club, takich zamkniętych galach dla VIP-ów? Ja wiem, no, dla mnie jako dla zawodnika nie ma to różnicy, czy bije się przy wielotysięcznej publiczności, czy przy kilku... Czy jak walkę ogląda kilkadziesiąt osób, prawda? Dla mnie jest ważna walka i to, co się dzieje w oktagonie, ewentualnie w ringu. Przeciwnik i ja, a reszta nie ma dla mnie większego znaczenia. Jestem teraz tutaj w Twoim sklepie u Fighters PL, który otworzyłeś razem z Jankiem Bochowiczem, byłym pogromcą zresztą. W naszym sklepie. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd pomysł nazwy, czy skąd pomysł sklepu? Skąd pomysł sklepu i skąd pomysł nazwy? No wiadomo, sklep to... wiadomo panowie, żyjemy w takim kraju, w takich realiach, że nie da się wyżyć tylko i wyłącznie z walki, nie? A była możliwość, ja mam, że tak powiem, dojścia do rzeczy, które tu są. Razem z Jankiem mieliśmy chęci coś takiego spróbować, zainwestować, no i otworzyliśmy sklep, prawda? A jaki masz plan na przyszłość? Najbliższą czy... No, najbliższą. No to myślę, że zjem obiad za jakieś pół godziny. A czego życzy Ci w nowym roku? Czego życzyć? Zdrowia, bo jak jest zdrowie, to resztę już sam zrobię. No to dzięki za wywiad. Ja dziękuję.